A tu, proszę Państwa, wyjątkowy sprzęt, bo zdaje się jedyna sztuka z polską tabliczką znamionową, tak? Zgadza się. To jest Ford SV8, powiedziałeś przed chwilą. Mogę Cię w ogóle przedstawić, tak? Uszanowanko. Dzień dobry, bardzo mi miło. Tu mamy zawiadowcę właściciela tego muzeum. Opowiadaj, Panie, skąd to tutaj się pojawiło, gdzie to jeździło, kogo woziło? Jak się pojawiło, nie wiadomo. No. Po prostu jak jednorożec, tak? Z momentu na moment udało nam się coś takiego znaleźć. Stwierdziliśmy, że no, musimy to po prostu wziąć. Wyjątkowy wóz, bo kareserowany w Poznaniu od polskiego dealera poznańskiego. Mhm. Gdzie to się uchowało, to naprawdę nie wiemy. Ale jaj, ale widać, że sporo służył. Służył to na pewno, no, ale no, musiał robić naprawdę furorę, bo ten tył... 39. Jeżeli chodzi tutaj o tą tabliczkę, no, to co bym tam prosił, jakby się dało zrobić jakieś blury na numery, no nie? Aha. To są ludzie, co wiesz, kopiują. Autentycznie, zdarzyło mi się przypadek, co ty gadasz? Zdarzył mi się przypadek, że byliśmy na jakimś spocie, no, i goście miał normalnie lewą tabliczkę, no nie? Lewą szybę. Z jednej, z drugiej strony, z tyłu tak samo. Szła trumna, obrzucano wszystko wiązankami, wstążkami, no, innymi rzeczami. Po prostu no, niesamowity widok to był. Ale on był od początku trupiarą, tak? Tak, tak. Tutaj zobacz, jeszcze masz drewno w środku. No tak, bo tu widać, że jest wszystko przygotowane pod to. To nie jest jakaś robota za stodołą. Otwiera się? Tak, tylko dosyć tak opornie chodzi. A nie, no nie jest źle. Nie puścił, bo poleci. Nie jest źle. Już się chce włożyć łeb i powąchać. Ale trupem nie wali, jakby co? O, przez tyle lat to już wywietrzało, nie? Ja pierdziel. Jeszcze właśnie musimy ten tylny zderzek zamontować do niego, no ale... A no tak, no tu są te... Czekaj, a te rolki, bo tam jest też taka rolka, czyli to są jakieś jego fabryczne, nie, tu jest coś po niemiecku, może jakaś zabudowa była robiona, albo kupiona do niego, bo tam też jest taka rolka, tak, nie, tam tak, z tyłu, czekaj, co to było, jakieś firanki, jakieś może, czy... no. No to jest ręcznie, ewidentnie, domalowane. Kurde, tapicerka oryginalna. Mhm. Zapach jest taki specyficzny. Dla mnie to jest świetne. A, no wyjeżdżały, nie? Ale czadowo. I co, on zostaje w takim stanie? Chyba tak. No. Powiem Ci, że chyba żal by było go teraz pozbawić tego, tej całej historii. Naprawdę. Wiesz, no to jest podobna historia jak z Arlenciem, nie? A, z tym, no. No tak, tak. No. Tylko chyba ktoś może to zabezpieczyć czy coś. Żeby to nie szło dalej, nie? Na pewno czymś się go tam siknie, żeby... Czekaj, no to widać, że on był niebieski, nie? Wcześniej. Tak, tak, tak. Kto wie, czy to nie jest ten jego fabryczny? To prawdopodobnie jest fabryczny tak na 90%. No karawan niebieski, no jeszcze pasuje. On taki granatowy nawet taki jest. Taki ciemny granat, no. No, no to wiesz, też wyblak też. No. Stracił ten barwy. Lampy, kurde. Jakie tu są klosze. Maca się normalnie. Ale nie wiem, no kształty tych samochodów to... Przecudowne, nie? Szczęka pada. No. Nie to co teraz. Była fantazja. Czekaj, jeszcze mu zrobił taką fotę o tu, z boku.